Witam serdecznie w nieco odmienionej aranżacji Studia N w nowym 2017 roku. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Marcel Kotwica, czołowy piłkarz drugiej ligi, uznany nawet najlepszym piłkarzem drugiej ligi minionego sezonu, zawodnik Puszczynie-Płomice. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Marcel, na namieszaliście trochę na zeszłej jesieni w Pucharze Polski. O waszej sile i determinacji przekonały się drużyny Korony Kielce, Lech i Gdańsk. No i niewiele braku, żeby pogoń Szczecin. Też mogła przyjechać do Niepomicy i wrócić z tarczą. Tak, tak. Tamten rok był dla nas, można powiedzieć, bardzo udany. Przeważnie w tym Pucharze Polskim no, zaskoczyliśmy. Chyba też samych siebie. Można też tak powiedzieć, No też samych siebie w sumie. No i doszliśmy daleko. W, mieliśmy ciężkich przeciwników, bo Lechia, Krona, no to z, z zespoły z ekstraklasy. Udało nam się. No, co piłka pokazuje, że wszystko jest możliwe, dopóki jest w grze i, i chwała nam za to. Po prostu nie ma co już w tym żyć, trzeba o tym zapomnieć, bo zbliża się nowa, nowa runda i, i teraz musimy być gotowi, żeby pokazać, że to nie był przypadek, że jesteśmy zespołem, który który dobrze gra i potrafi wygrywać. O nowym rozdaniu w drugiej lidze jeszcze porozmawiamy, ale jeszcze na moment wróćmy do tego, co, co działo się jesienią. Chodzi mi o taką popularność samego miasta i Was, zawodników i całego klubu Puszczy Pomice. i takiej popularności za pomocą mediów społecznościowych, filmików i memów. No, to te kadry y, 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 kibica, który oglądał mecz na dachu, y, spotkanie Puszczy z Lechią, czy później Wasze wykonanie. Ty miałeś to szczęście, że nie grałeś w rewanżu z gonią Szczecin, ale filmik z Waszym wykonaniem e, rzutu wolnego no, cała Polska widziała, no i trzeba było przyznać, że śmiechu było co niemiara. No internet łatwo przyjmuje takie, takie wpadki, e, tak jak z, z tym panem, czy, czy, czy wykon, wykonaniem tego e, rzutu wolnego. Zdarza się, zdarza się najlepszym, zdarza się w najlepszych ligach. Zawodnicy popełniają też takie błędy. No, nam się zdarzyło, podłapali nas w internecie, no, wyciągnęliśmy wnioski, po prostu mamy tak dużo tych starych fragmentów, że, że, że chłopakom tam yy, nie wyszło. Na, chciałbym być na boisku, właśnie tak jak powiedziałeś, że, że mnie nie było, ale chciałbym grać w tym meczu akurat yy, żółte kartki. Nie pozwoliły mi na wystąpienie w meczu z pogonią. Myślisz, że trener pozwoli Wam jeszcze spróbować rozegrać ten rzut wolny na wiosnę. No, co prawda, mecze drugiej ligi może nie są transmitowane na żywo, ale też jednak no, gdzieś tam w telewizjach internetowych można je zobaczyć, więc znów będzie obawa, że, że cała Polska zobaczy, jak, jak coś nie wyjdzie. No, tego stałego fragmentu już na pewno nie powtórzymy, bo już większość go zna. <laughs> także, także coś na pewno zasób tutaj jakichś rozwiązań będziemy ćwiczyć, bo akurat. Trener lubi stałe fragmenty, więc na pewno będziemy przygotowani pod tym kątem w nowej rundzie. A wracając już tak na serio do tematów piłkarskich, często mówi się, że zawodnik, który ma jakieś epizodyczne nawet występy w, drugiej w ekstraklasie i przychodzi do drugiej ligi, no jest uznawany za kluczowy bądź gorący transfer. Wy, co prawda, nie zagraliście tak naprawdę meczów w ekstraklasie, ale myślę, że te pojedynki, czy mecze z Pogonią, w którym akurat ty w drugim meczu nie zagrałeś, czy mecz z Lechią, czy z Koroną, no można by nazwać jak, jako mecze, w których graliście z drużynami z ekstraklasy, a więc to doświadczenie z ekstraklasowych boisk, czy z ekstraklasowymi przeciwnikami, jakieś udało się zdobyć. Myślę, że to może prezentować teraz na wiosnę. Na pewno, na pewno takie mecze dają przede wszystkim pewności siebie, pokazują tą cienką linię, jaką jest między, między tym wyższym poziomem, na pewno nie mamy się czego bać, skoro jesteś, byliśmy w stanie przejść Lechia Gdańsk, Koronę, to jesteśmy w stanie pokonać uważam każdego tutaj w tej lidze i, i nikogo się nie boimy, po prostu znamy swoją wartość, pokazaliśmy to i jesteśmy pozytywnie nastawieni co do, co do, co do nowej rundy. No właśnie, mówiąc o tych pozytywach, to z pewnością te mecze pozytywnie was nastrajały, ale nawet to trener Tułacz na konferencjach prasowych przypominał i powtarzał, że no nie wziął pod uwagę ilości meczów, jakie rozegraliście tej jesieni. To zmęczenie już minęło, zdążyliście się już zregenerować i no jest okres przygotowawczy. Już czujecie, że wchodzicie w ten dobry rytm przed meczami, które czekają was na wiosnę? Tak, tak, było dużo spotkań. Niektórzy grali wszystko, także na pewno to obciążenie się nałożyło, ale wychodzę z takiego założenia, że piłka nożna jest po to, żeby grać, żeby, żeby, żeby grać mecze, więc po to się trenuje, żeby te mecze grać i jak jest ich dużo, więc trzeba się cieszyć też. Odpoczęliśmy na pewno, mieliśmy czas na odpoczynek, wiadomo tutaj okres świąteczny, także zregenerowaliśmy. Akumulatory. Teraz jesteśmy w okresie przygotowań. Idziemy pełną parą cały czas do przodu. Został miesiąc i robimy wszystko, żeby, żeby w jak najlepszej dyspozycji pokazać się. No właśnie, powiedziałeś ważne słowa, że piłka nożna jest po to, żeby grać mecze. No to zapytam Cię o to w kontekście tego czasu, który jest teraz, a więc paradoksalnie w zimie przerwa pomiędzy rundami jest dłuższa niż pomiędzy sezonami w lecie. No właśnie, jak wygląda to Wasze zmęczenie w tym momencie? Jesteście w okresie przygotowawczym, dużo trenujecie, mało gracie? Czujecie już ten głód piłki i głód walki na drugoligowe boiska? No na pewno to zmęczenie teraz ma troszeczkę inny wpływ niż w trakcie sezonu, i te sparingi gra się na takim, można powiedzieć, zmęczeniu, ale to ma zaprocentować później. Także myślę, że mecze tutaj sparingowe na pewno to są takim dodatkiem, udoskonaleniem, udoskonaleniem jakiejś tam niedoskonałości, które chcielibyśmy poprawić, i dobrym przygotowaniem do, 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 do tych meczów, które nas czekają. No właśnie, godzina 0 wybije w sobotę 4 marca, najprawdopodobniej o godzinie 14. Pierwszym rywalem będzie zespół z samego topu tabeli, Radomiak Radom, który no, idzie, trzeba to przyznać, po awans do pierwszej ligi. No ale Wy zajmujecie czwarte miejsce, w pierwszym meczu z Radomiakiem wygraliście i tak naprawdę ten mecz może być kluczowy zarówno dla jednej, jak i dla drugiej drużyny. Yy, tak, akurat Radomiak na pewno tutaj zespół szczołówki, także od razu. Pierwszy mecz taki na przełamanie, naprawdę dosyć ciężki, ale tak jak powiedziałem, został miesiąc przygotowań, robimy wszystko, żebyśmy byli w 100% gotowi, na pewno nie będziemy się bać Radomiaka i podejmiemy rękawice, także... Ja osobiście czekam już, już na ten mecz z niecierpliwością, także już myślę powoli o tym meczu. Sportowcy nie lubią czwartego miejsca, które akurat teraz zajmujecie, bo jest tuż za podium, ale akurat regulamin rozgrywek drugiej ligi jest tak skonstruowany, że to czwarte miejsce daje realną szansę na awans do pierwszej ligi, bo najprawdopodobniej czeka baraż z 15 drużyną pierwszej ligi. Wy to miejsce zajmujecie, to pokazuje, że na wiosnę to nie będzie taka gra o spokojny byt w drugiej lidze, tylko gra o realny cel, jakim jest włączenie się do walki o zaplecze ekstraklasy. Tak, no startujemy praktycznie z dobrej pozycji. Czwarte miejsce nie zadawala nas tak naprawdę i patrzymy cały czas do góry. No i chcemy gonić tą czołówkę, pierwszą trójkę, także, także tutaj Absolutnie czwartym miejscem się nie zadowalamy. Jest dobrze, ale pamiętajmy, że zawsze może być lepiej i do tego dążymy. No właśnie, to jak przyszedłeś do klubu, to Puszcza grała właśnie w pierwszej lidze, zaliczyłeś tam kilkanaście występów. No to była zupełnie inna drużyna, inni zawodnicy, też inny stadion, bo pamiętajmy, że wtedy to był jeszcze taki, pamiętający dawno lata, mający dawno lata świetności za sobą. Chyba dobrze byłoby tam wrócić i pokazać te nowe niepomice, tą nową Puszczę i tą nową drużynę. Tak, tak, fajnie od czasów, kiedy jestem tutaj w klubie. Dużo rzeczy się zmieniło. Oczywiście na plus, klub, klub się rozwija idzie wszystko do przodu. I fajnie by było pokazać, właśnie tak jak mówisz, tutaj w Polsce piłkarskiej puszczę z tej innej strony, z tej takiej lepszej, no, bardziej nowoczesnej, nowy stadion. I myślę, że chcielibyśmy tam być w tej pierwszej lidze, ale. Mówię, sezon jeszcze, jest, jeszcze, jeszcze trwa, jeszcze cała runda przed nami, i, i miejmy nadzieję, że przywitamy się z tą pierwszą ligą. W puszczy, chociaż nie od razu, udało ci się pokonać tak zwaną klątwę kotwicy. Nie wiem, czy wszyscy kibice wiedzą o co chodzi, ale był taki czas, że co sezon zaliczałeś spadek ze swoją drużyną do niższej ligi. W puszczy też tak było, ponieważ z pierwszej spadłeś do drugiej, później udało się utrzymać w zeszłym sezonie spokojne miejsce w środku tabeli teraz ta forma nastroje w drużynie są zdecydowanie lepsze czas w końcu awansować tak, tak, no, trzeba zrobić parę tych kroków w tył żeby później ruszyć do przodu no, mam nadzieję, że, że, że teraz będzie ten właśnie krok do przodu i ta klątwa kotwicy, jak to powiedziałeś się skończy, ale jakoś w jakiś sposób negatywnie to na mnie nie wpływa po prostu no, taka kolej rzeczy no ale wierzę, że bardzo bym się cieszył z, z awansu podwójnie. Przede wszystkim nigdy nie miałem przyjemności yy, awansować. Nie wiem, jak to smakuje. Wiadomo, lata mi lecą i, i fajnie by było przeżyć coś takiego, a jeszcze tutaj z tą ekipą, tutaj w Niepołomicach to naprawdę bym był bardzo szczęśliwy. O czego Tobie i wszystkim kibicom i zawodnikom Puszczy Niepołomice serdecznie życzę. Szanowni Państwo, moimi i Państwa gościem był dzisiaj Marcel Kotwica, pomocnik drugoligowej Puszczy Niepołomice, która rozpocznie rywalizację w rundzie wiosennej drugiej ligi 4 marca o godzinie 14 w meczu z Jakiem Radom. Za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.